Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. I witam Was dzisiaj w takim troszeczkę mniej typowym filmie. Aczkolwiek, jak pewnie wielu z Was wie, 11. generacja Intela nadchodzi wielkimi krokami. Ja po raz pierwszy będę zaangażowany w premierowy test. I z racji tego, że po raz pierwszy będę testował nowe procesory, pomyślałem, że fajnie będzie, gdy sobie omówimy wcześniej platformę testową i zmiany, które zaszły w chipsetach tej 11. generacji, tak żeby potem już właściwego materiału nie przedłużać o te kwestie. No i też Wam pokażę, na czym będę sprawdzał tą 11. generację i też w sumie chciałbym, żebyście mi podpowiedzieli, jakie procesory chcielibyście, żebym dorzucił do tego zestawienia, bo mnie tak kusi jeszcze, żeby dorzucić jakąś 9. generację, jakieś Ryzeny. Okej, tak więc moja platforma testowa pod 11. generację będzie się składała oczywiście z procesorów 11. generacji, co myślę zaskoczeniem nie będzie, ale będzie bazowała głównie na komponentach od MSI. Właśnie ku uprzejmości MSI i Intela dostaliśmy taki press kit. Nie przedłużając dalej, mamy takiego boksa. Się tak może z niego wysunę. Jest to naprawdę duże pudełko i nie bardzo wiem, co jest w środku. Prawdopodobnie powinny być tam procesory i jeszcze parę innych rzeczy do platformy testowej, tak więc zobaczymy, co jest w środku. Może ściągniemy najpierw tą łopaskę, tylko żeby tu nam się nic... Siup. Natko, to jest chyba jedno z większych pudełek, jakie kiedykolwiek unboxowałem, a trochę ich unboxowałem już w życiu. Tu byś tak... No proszę, elegancko się zaczyna. Okej, tak więc mamy zabezpieczone nasze pudełeczko. W pierwszej kolejności tutaj rzuca mi się w oczy chłodzenie wodne. Jest to MAG 360, czyli chłodnica 360 mm. Naprawdę ogromny bydlak, 360 mm chłodnica, 3 wentylatory. Myślę, że bez problemu będę w stanie fajne wyniki uzyskać temperaturowe na nowych prockach. A może nawet się udaje troszeczkę podkręcić, także zobaczymy, jak to będzie. Okej, a tutaj w tym takim malutkim pudełeczku, tylko żeby nic nie zepsuć. Ta-da! I tutaj, moi drodzy, jest gwóźdź programu, czyli procesor 11900K. Jest to i9, najmocniejszy procesor w portfolio. Oczywiście będą tutaj debiutowały również i7, i5, i3. Zwłaszcza, co jest nowego w procesorach, to sobie omówimy za momencik, bo została nam jeszcze jedna rzecz do pokazania. No i jak procesor, to musi być też oczywiście płyta główna. Mamy tutaj płytę na chipsecie Z590, jest to najnowszy chipset, który właśnie jest projektowany wraz z 11. generacją procesorów. No i myślę, że samą płycie sobie też wyciągniemy i zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Siup. Ło, ale fajne. Dobra, wyciągamy naszą płycię, o matko. I oto jest cała nasza płytka główna MSI Z590 Meg Ace. I co fajne, jak sami widzicie, mamy tutaj naprawdę potężne chłodzenie na sekcji zasilania. Samo PCB ma aż 8 warstw, co jest dość mocno imponujące. Sekcja zasilania ma 16 faz plus 2 plus 1. Mamy dwa 8-pinowe złącza EPS do zasilania procesora. Mamy aż 4 złącza M2 dla dysków, w tym jedno jest PCI Express 4.0, 2,5 gigabitowy Ethernet, dwa złącza Thunderbolt 4 Wi-Fi 6, a z bajerów to mamy jeszcze 3 sloty PCI Express razy 16, które są wzmacniane. Jakby serio, to jest chyba jedna z bardziej wypasionych płyt głównych, które ja w ogóle w życiu na oczy widziałem i w rękach trzymałem. No i to praktycznie tyle, jeżeli chodzi o tą płytę główną, tak więc nie przeciągając dalej, bierzmy się za unboxing zestawu All-in-One, bo jego jestem też niesamowicie ciekawy. Dobra. Ten zestaw All-in-One ma taką jedną fajną cechę, o której Wam jeszcze specjalnie nie powiedziałem. Otóż okazuje się, że ten zestaw All-in-One, jak to ma miejsce z ostatnią modą, również posiada wbudowany ekran LCD w blokopompę. Tak więc mamy tutaj 2,4 cala ekranik i możemy na nim wyświetlać różne informacje dotyczące naszego procesora, dotyczące naszego komputera, ale możemy też wyświetlać obrazki, czy jakieś napisy, czy zegarek, więc tutaj opcji jest naprawdę bardzo dużo. Ja pierniczę, ale ta blokopompa jest potężna. Wow. No tego to się nie spodziewałem. O matko, zobaczcie, zobaczcie, jaka to jest potężna blokopompa. Ale to jest potężne. Ale dobrze, mam nadzieję, że będzie równie mocno chłodzić, na jaką wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o samą chłodnicę, może wyciągnijmy sobie w ogóle ten cały zestawik. Nasza kablologia stosowana.
A my tutaj mamy naszą chłodnicę 360 mm. Przyznam Wam się szczerze, że 360 to jeszcze nie miałem nigdy, więc myślę, będziemy tutaj mieli naprawdę sporo manewru, jeżeli chodzi o uzyskiwane temperatury na naszej i9, więc myślę, że nawet bardzo mocno będziemy mogli ją podkręcić, co pewnie zrobimy za jakiś czas. Mamy blokopompę Aztek 7 generacji z dodatkowym wentylatorem, który może nam dmuchać na sekcję zasilania. Oczywiście w zestawie mamy też wentylatory ARGB. No jest to naprawdę potężne chłodzenie i myślę, że bez problemu da radę z testowanymi procesorami przeze mnie. Ok, tak więc poznaliśmy dwa główne elementy składowe mojej platformy testowej. Jeżeli chodzi o pamięć RAM, to wykorzystam sobie kości T-Force, które mają 16 GB i zegary 3600 MHz. Nie jest to jakiś super hiper RAM, ale myślę, że jest to taki zdrowy balans ceny do wydajności i właśnie na tych kościach będę testował wszystkie procesory. Dysk M2 na system operacyjny weźmiemy sobie Corsera 2TB, który również jest na PCI Express 4.0, tak więc będziemy mogli sobie sprawdzić faktyczne transfery slotu PCI Express 4.0 i czy działa on poprawnie. Karta graficzna, którą będę wykorzystywał, to RTX 3080 w wydaniu od Inno3D. Zresztą o tej karcie graficznej nagrywałem jakiś czas temu filmik, więc jeżeli ktoś z Was chce, to może sobie zobaczyć. Jest to karta, którą ogólnie zawsze używam do testów wszystkich procesorów. Chciałem też porozmawiać trochę o chipsetach, żeby nie tracić na to czasu w tym materiale premierowym. Tutaj sobie omówimy to bardziej szczegółowo, tam tylko zrobię taką przypominajkę. Tak więc mamy trzy nowe chipsety zapowiedziane. Mamy B560, H570 i Z590. Najnowszym featurem tych nowych chipsetów jest wsparcie dla PCI Express 4.0. Chciałoby się powiedzieć w końcu, ale co ważne, będziemy mieli dostęp do 20 linii PCI Express, czyli 16 dla karty graficznej i 4 linie dla dysku na M2. Więc będzie można skorzystać z super szybkich dysków, a w przyszłości samo PCI Express 4.0 może mieć też znaczenie w przypadku mocniejszych kart graficznych. Kolejną dużą zmianą jest odblokowanie na chipsetach B560 i H570 podkręcania pamięci. I znowu chciałoby się powiedzieć w końcu. Fajne jest to, że będzie można rzeczywiście odblokować wyższe zegary pamięci na tych słabszych chipsetach, bo prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach bardzo często zdarza się tak, że to faktycznie szybsze pamięci mają większe znaczenie niż samo podbijanie zegarów procesora. Też się takie sytuacje zdarzają, więc mnie to bardzo cieszy i co ciekawe, to również będzie działało z procesorami 10 generacji, więc będzie można na przykład zrobić takie combo, że kupicie sobie płytę na B560 i wrzucicie tam na przykład 10400F. i 5 i będziecie mogli sobie ustawić zegary na waszych ramach 3200 MHz albo wyżej. Warto też powiedzieć o tym, że na wszystkich chipsetach z serii 500 będą również wspierane procesory 10 generacji Intela, więc one będą kompatybilne i z tego co wiem, to również na płytach z serii 400 będą wspierane procesory 11 generacji, ale będzie wymagana tam do przeprowadzenia aktualizacja BIOS-u. Z pozostałych rzeczy mamy też oficjalne wsparcie do Resizable Bar. Oczywiście było to również na niektórych płytach z chipsetem 400, ale nie na wszystkich. Tutaj będzie już dla wszystkich w standardzie. No i z dodatków mamy opcjonalny Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, a także USB 3.2 o prędkości 20 gigabitów na sekundę. I słuchajcie, na samym końcu chciałem jeszcze podyskutować z Wami na temat wyboru procesorów do testu, bo otrzymałem od Intela w preskicie i5-11600K i i9-11900K. No i te dwa procesory oczywiście będą po prostu w testach, bo są nowe i do takich mam dostęp, więc te na pewno przetestuję, ale chodzi mi o starsze procesory, jakie do tego dobrać. Na pewno dobiorę i5-10600K, bo taką mam. Niestety nie mam i9 poprzedniej generacji, czego bardzo ubolewam, bo myślę, że byłoby to bardzo ciekawe porównanie, jak wypada i9, która ma więcej rdzeni ze starszej generacji, bo teraz i9 będzie miała 8 rdzeni, 16 wątków, a nie 10 rdzeni, 20 wątków. Taka ciekawostka. Generalnie tutaj teraz na ekranie wypiszę Wam listę procesorów, które planuję wrzucić do testów, a także napiszę Wam z pytajnikami te, które mam dostępne, więc możecie mi dać znać w komentarzach, które z nich chcielibyście, żeby też się w tym teście pojawiły. Może rzeczywiście uda mi się coś dokomponować. No i na dobrą sprawę to tyle w tym materiale. Myślę, że kwestie chipsetów mamy z grubsza załatwioną. Będziecie wiedzieć, na czym będę testował te najnowsze procki.
No i co? Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was na test 11 generacji premierowy u mnie na kanale, który odbędzie się już na dniach. Także pamiętajcie, żeby subskrybować i do zobaczenia. Na razie. BIOS.